Urszula Kozakowska-Załucha, dzień dobry. Jestem współkuratorką wystawy Kolor i Forma. To kolejna odsłona pokazów zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, w Muzeum w Gliwicach, poświęcona tym razem kolejnemu ważnemu artystycznemu momentowi w dziejach sztuki polskiej, a więc sztuce dwudziestolecia międzywojennego. A więc patrzymy na nowoczesność, patrzymy na sztukę awangardową, patrzymy na formistów, patrzymy na kolorystów, ale też prezentujemy artystów, których oglądaliśmy już i podziwialiśmy w okresie Młodej Polski, którzy zostali sobą i dalej wiernie kontynuowali to, co na początku XX wieku wypracowali. Wystawa to 80 prac, obrazów, grafik, rysunków, rzeźb, podzielona na 3 sale. W jednej będą to formiści, w drugiej artyści wierni kolorowi, ale też artyści, których łączy Paryż. Trzecia sala to kameralna przestrzeń gabinetu rysunku grafiki. Na wystawie prezentujemy artystów, których połączył Józef Pankiewicz, Paryż oraz zamiłowanie do koloru. Pankiewicz jako profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zgromadził wokół siebie grupę uczniów, których marzeniem stało się wyjechanie do Paryża, aby tam móc podziwiać tą najważniejszą, najmodniejszą wówczas sztukę. W 1923 roku wymyślili taki wyjazd, musieli na niego zgromadzić pieniądze, dlatego też zawiązali komitet, nazwany Komitetem Paryskim. W skrócie określani byli jako kapiści. Po zebraniu odpowiedniej kwoty do Paryża wyjeżdżają, podziwiają tamtejsze muzea, zaprzyjaźniają się z tamtejszymi artystami, odnoszą wreszcie pierwsze sukcesy. Wśród kapistów były tak ważne nazwiska, które Państwo tutaj zobaczą, jak Jan Cybis, Hanna Rudzka, Zygmunt Waliszewski, Józef Czapski, Artur Nacht. To są ci wszyscy artyści, którzy określą polski koloryzm. Po pierwszych wystawach w Paryżu, które oglądała choćby Gertruda Stein, zorganizowali w 1925 roku słynny bal. Bal patronatem honorowym objął sam Pablo Picasso, a w komitecie organizacyjnym znalazła się Olga Poznańska, Misia Godebska-Sert, a więc bardzo ważne nazwiska dla sztuki nie tylko polskiej, dla sztuki europejskiej. Bal był ponoć wielkim wydarzeniem towarzyskim, który jakby dodatkowo podbił znaczenie i sławę kapistów, którą potem prezentowali też na kolejnych paryskich, ale też genewskich wystawach. I w tej chwale sukcesów powrócili do Polski i stali się właśnie takimi kontynuatorami, stali się patronami polskiego koloryzmu, który trwał aż do czasów powojennych, bo na przykład Cybis czy Czesław Rzepiński, oni wszyscy po wojnie stali się profesorami polskich akademii i ten koloryzm rozpowszechniali wśród uczniów. Ale też Paryż to nie tylko koloryści. Zobaczą tu Państwo pracę bardzo ważnego, ówczesnego artysty, jakim był Tadeusz Makowski, artysta osobny. Nie można go zestawiać z koloryzmem, raczej należy patrzeć na niego jako na artystę idącego własną drogą artystyczną. Wykształcony w Krakowie u Jana Stanisławskiego czy Józefa Mehofera, stał się takim pierwszym wyrazicielem polskiego kubizmu. Prace Makowskiego to charakterystyczne portrety dzieci w jeszcze bardziej charakterystycznych czapeczkach. Wreszcie pojawia się mało znany artysta, jakim był Leon Kowalski i
jedna jego praca, która jest taką kwintesencją właśnie życia paryskiego. Jest to ilustracja paryskiej kawiarni, gdzie pierwsza rola przypada efektownie ubranej, palącej papierosa modelce. Natomiast cała grupa prawdopodobnie polskich artystów, bo rozpoznajemy wśród nich Jana Rubczaka, być może jest tam również Józef Pankiewicz i Zbigniew Pronaszko, właśnie siedzi przy wspólnym stole, tocząc artystyczne dysputy. Tym pracom malarskim, które tu Państwo oglądają, towarzyszą prace graficzne. W przypadku właśnie tego tematu skupiliśmy się na artystach, którzy pozostali sobą, bo na przykład pojawiają się tutaj grafiki Leona Wyczółkowskiego, a więc artystę, którego kojarzymy z Młodą Polską, ale artystę, który cały czas w tym dwudziestoleciu międzywojennym był czynny, który patrzył na to, co się dzieje we współczesnej sztuce i starał się ją tłumaczyć dla siebie. Stąd pojawiają się bardzo dobre ujęcia, przede wszystkim architektury, świetnie obserwowanie perspektywy, stawianie na nastrój, zdecydowanie nowocześniejsze ujęcie niż do tej pory było z Wyczółkowskim kojarzone. Żeby przekonać się, na czym polegał polski koloryzm, trzeba przyjść zobaczyć obrazy kapistów, bo dla nich nieważny był temat, natomiast ważny był kolor i faktura. Kolor coraz bardziej szalony, faktura coraz bardziej mięsista, którą można zobaczyć tylko i wyłącznie na żywo. Także bardzo serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzin w muzeum.